Wszechmogącemu Bogu. Imię Pana chwal, w modlitwie tej, wywyższony bądź Panie mój, Hosanna memu Bogu. Imię Pana chwal, w modlitwie tej, wywyższony bądź Panie mój, Hosanna memu Bogu. Chwała, bądź chwała Królowi memu Bogu. Chwała, bądź chwała, imię Pana chwała, w modlitwie tej, wywyższony bądź Panie mój, Hosanna memu Bogu. Czcigodny księże biskupie, w imieniu tych kandydatów proszę o dopuszczenie ich do pełnienia funkcji animatora liturgicznego i ceremoniarza. Czy są oni świadomi zadań, jakie do nich należą i potrafią je pełnić? Zostali po tym pouczeni. Po ukończeniu przewidzianej dla nich formacji uważam, że są przygotowani do pełnienia tej funkcji. Moi drodzy kandydaci, od wielu lat pewnie służycie Bogu i Kościołowi. Pełnicie tę służbę zarówno w celebracjach liturgicznych, jak i w codziennym życiu. W ostatnim czasie przygotowywaliście się do pełnienia funkcji animatora liturgicznego i ceremoniarza. Obydwie funkcje są potrzebne we wspólnocie gromadzącej się na Lubelskiej. Niezbędna jest formacja ministrantów do świadomego, czynnego i owocnego uczestnictwa w liturgii, a także dobre przygotowanie samych celebracji i czuwanie nad tym, aby wszystkie funkcje były sprawowane pięknie i zgodnie z przepisami liturgicznymi. Starajcie się powierzone wam funkcje wykonywać z należnym szacunkiem na większą chwałę Bożą i ku wzrostowi wiary zgromadzonej wiary. A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze postanowienia i dlatego pytam każdego z was, czy chcesz pełnić funkcję animatora i ceremoniarza liturgicznego, pełniąc wiernie powierzone ci zadania? Chcę! Czy chcesz coraz lepiej poznawać tajemnicę zbawienia, uobecnianą w liturgii i zawsze trwać w zjednoczeniu z Chrystusem? Chcę! Powstańmy. Pokornie prośmy Pana Boga, aby mógł posłanie ulesnanych tutaj kandydatów na animatorów liturgicznych i ceremoniarzy. Boże, źródło światłości i dobroci, Ty namaściłeś Jezusa Chrystusa na arcykapłana Nowego Przymierza, który przez tajemnicę chrztu włączył nas w swoje święte kapłaństwo. Abyśmy w ten sposób realizowali powołanie do zjednoczenia z Tobą i służby ludziom. Pobłogosław tych wybranych, którym powierzamy funkcję animatora liturgicznego i ceremoniarza. Spraw, aby gorliwie poznając misterium liturgii, troszczyli się o jej dobre przygotowanie, a czerpiąc jej treści dla swojego życia, coraz bardziej zbliżali się do Ciebie, dając swoim życiem przykład wiary chrześcijańskiej. Niech znak, który dziś otrzymują, przypomina im o Twojej miłości i podjętych przez nich zobowiązaniach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.